Jak to pięknie, Justynko. Bardzo romantycznie. Wiesz, Justynko, kiedy cię pierwszy raz zobaczyłem, moje serce zatrzepotało jak taki przelękniony ptaszek. Moje też, Krzysiu. Ja po prostu, ja nie mogę już spać po nocach. Ja cały czas myślę o tobie. Ja wiersz napisałam dla ciebie. Naprawdę, to takie słodkie. A możesz przeczytać? Ale nie będziesz się śmiał? No co ty, Justynko, no w życiu. No posłuchaj. Wczoraj rano stało słonko. Wychyliło się za chmur. Co podać? No to może... Ja sok poprosiłabym, jabłkowy. To dwa soczki jabłkowe prosimy. Dobrze. Parka se siadła, gadka szmatka, za rączkę, a potem do wyraju. Upa, cupu, upa, cupu, upa, cupu. Słucham? Normalnie, najpierw za rączkę, potem za nóżkę, buzi, buzi, ubranka fruwają, upa, cupu, upa, cupu, upa, cupu. To co podać, bo już nie wiem. Cztery soki jabłkowe. Cztery, tak. Dwa podwójne. Tak, tak. Gumka z majtek pęka i łupuj, ucupuj, tak. Już będą? Oj, Krzysiu, dziwny ten kelner. No tak, dosyć niespotykane zachowanie. Niespokojny taki. Mhm. To co, Krzysiu? Doczytać ci ten wiersz? No jakbyś mogła, to takie piękne. Ale boję się, że śmiać się będziesz. Wczoraj rano wstało słonko. Wychyliło się zza chmur i powiedziało... Dajcie pieniądze. Proszę. Drobniaki macie albo papierosa? Nie palę. Proszę stąd odejść. Dawaj forsę, bo ci obruję. To znaczy, wie pan, no ja nie mam drobnych. Ja mam całe 5 złotych. Może być, dawaj. Proszę. Popatrz, mógłby się wziąć do pracy, a nie tak żebrać. Łajza jedna. Słyszałem. Dawaj się drugą piątkę. Ale za co? Za głupie odżywki, dawaj. Proszę, tylko proszę już iść, dobrze? Dużo szczęścia dla zakochanych. Jacy oni tam zakochani? Tylko starzy wyjadą, a oni po prostu do wyraju. Upa, cupu, upa, cupu, upa, cupu. No ale nie, spokojnie, ja na waszym miejscu też nic innego nie robiłem. Tylko starzy wyjechali, telefonik. Upa, cupu, upa, cupu, upa, cupu. I tak, i siak, i upu, i cupu. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, czy może nas pan zostawić samych? Oczywiście, oczywiście. Ja też tylko o tym marzę. Wtedy łupo, to łupo, to łupo, to łupo. Dobra, spadam. Pijcie sobie spokojnie soczki, dzieci, pijcie. Tylko nie róbcie mi tutaj figofago na stole. Znaczy, na stole można, nie? Ale nie w restauracji. Chociaż nikogo nie ma. Dobra, zaczynajcie, zaczynajcie. Łupo, to łupo, to łupo, to łupo. Ja nie wiem, Krzyś, czy ja mam ci czytać ten wiersz o słonku? Wiesz co, to nie ma sensu. I tak zaraz ktoś tu przyjdzie. Krzysiu! Krzysiek, cześć, to ja! Szajba, poznajesz mnie? Szajba z poprawczaka! Koło twojej budy był poprawczak, pamiętasz mnie? Uciekałem przez okno tam kiedyś. No, cześć, Krzyku! O, jaka lala, hej, lala! But ci się rozwala. Dobra, Krzyku, co tam robisz? Co słychać? Nic, studiuję architekturę. No, fajnie. A ja ściągam haracz z prostytutek. Ty, Krzychu! Nie wiesz, gdzie można kupić broń? Nie mam pojęcia. A ty? Nie wiem. Dobra, Krzysiek! Krzysiek, ty słuchaj, możesz mnie przekiblować parę dni? Co? Przepraszam? Przekiblować, bo wiesz, zanim gliny przestaną mnie szukać za zabójstwo. Znaczy raczej nie. Co ty, daj spokój. Pomyśl, wiesz co, na wszelki wypadek wezmę od ciebie telefon, jakby co zadzwonię, dobra? I zadzwonię, i przekibluję, dobra? Ty, Krzysiek, twój tata przyszedł. Może kwiatka dla damy? Dziękuję bardzo. Co, nie kupisz kwiatka damie, chamie? Ale co on taki z korzeniami? A jaki ma być? Taki róż to taki jest. Będziesz się to pić?
Dwie dyszki mnie nie ma. 20 zł za ten badylek? I za rozdarte spodnie. Tak mnie baba goniła, że mało się nie zabiłem. Dobrze, proszę, ale naprawdę proszę już iść. Dobra. Dobrze, no. Będziecie tu jeszcze długo siedzieć? A bo co? To poczekajcie chwilę. Przyniosę breloczki. Ach, wiesz co, Justynko? To nie ma sensu. Naprawdę. Przepraszam, czy możemy zapłacić? Halo? Nie, oczywiście, oczywiście. Płacić, płacić, oczywiście. Od razu płacić. I do wyrana po cupu, nie? Dwie dyszki się należy. Proszę. Miłego figofago, mała! Upy cupu, upy cupu. Justynko, ja cię przepraszam. Naprawdę, to nie tak miało wyglądać. No to miała być taka kolacja we dwoje, romantyczna. Wiesz co? Chodźmy może na spacer do parku. Nie, Krzyśku. Chodźmy do mnie. Do domu. Na upu cupu. Natychmiast!